Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kołka. Szanowni Państwo, 13 listopada prezydent podpisał nowelizację ustawy o kierujących. Dodał uprawnienia dodatkowe dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. Jakie to są uprawnienia? O tym w dzisiejszym odcinku porozmawiam z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach, z panem Henrykiem Grabowskim. O tym, ale też o innych tematach w kwestii bezpieczeństwa, bezpiecznego poruszania się po drogach. Zapraszam. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, we wtorek, 13 listopada, prezydent podpisał nowelizację do ustawy o kierujących pojazdami. Nadał pewne uprawnienia dla posiadaczy kategorii B. Jakie to są uprawnienia? Te uprawnienia związane są z dodatkowymi możliwościami wszystkim, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B, a polegają na możliwości jazdy trójkołowcem dla tych, którzy to prawo jazdy kategorii B od 3 lat przynajmniej posiadają. Czyli jest to kolejna zmiana związana z możliwością poruszania się motocyklem, mając prawo jazdy kategorii B, bo przypomnę, że wcześniej była taka możliwość jazdy motocyklem o pojemności do 125 cm i tam odpowiedniej jeszcze mocy silnika dla tych, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B, a teraz zostaje to rozszerzone o możliwość jazdy trójkołowcem. Z tą różnicą, że ta jazda trójkołowcem już nie ma tych ograniczeń co do mocy, tak jak pan wspominał. Nie ma ograniczeń co do mocy i jest tylko jedno ograniczenie związane z okresem posiadania prawa jazdy kategorii B, bo trzeba to prawo jazdy przynajmniej przez 3 lata posiadać. Czyli jeśli dzisiaj uzyskamy prawo jazdy kategorii B, to za 3 lata będziemy mogli tym trójkołowcem jeździć. No a oczywiście ci wszyscy, którzy to prawo jazdy kategorii B posiadają już przynajmniej 3 lata, no będą mogli zaraz po wejściu w życie ustawy, a to wejście w życie nastąpi gdzieś w końcu grudnia, dlatego że po 30 dniach od opublikowania tej noweli. Sama technika jazdy, panie dyrektorze, takim trójkołowcem, czy różni się znacząco od jazdy motocyklem? Na pewno tak. Ten trójkołowiec jest jednak bardziej sztywnym pojazdem, że tak powiem, czyli nie ma możliwości wyłożenia się tak, jak jest to na motocyklu. Czyli to nie jest też takie proste, że usiądziemy do trójkołowca i będziemy jechali tak od sobie. Trzeba troszeczkę poćwiczyć też i trzeba pewną wprawę zdobyć, dlatego że pokonywanie zwłaszcza łuków, zakrętów jest trudniejsze tym trójkołowcem znacznie niż motocyklem, bo tak jak powiedziałem, nie ma tej możliwości takiego pochylania się czy wykładania się nawet. Także no, ta technika jednak też jest bardziej zbliżona do jazdy samochodem już i pod tym kątem trzeba na tę jazdę patrzeć. No, tutaj można powiedzieć, że u podstaw tej decyzji zmiany, myślę, że dobrej zmiany, było to, by umożliwić zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, takim, które mają problem z poruszaniem się na przykład motocyklem ze względu na jakieś schorzenia nóg, a trójkołowcem będą mogły jechać,
No to jest pojęcie też dość szerokie, bo są też trójkołowce, które są zabudowane i mogą no, taki stanowić mini samochód wręcz. Także jest to duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych na pewno również. Pan myśli, że to ułatwienie właśnie dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B i nie zaznaczenie w tej nowelizacji ograniczeń do mocy może wpłynąć na bezpieczeństwo właśnie takich osób poruszających się takimi pojazdami? Ja myślę, że to chyba nie będzie miało większego znaczenia tak naprawdę, bo do tej pory, jeśli ktoś chciał jeździć takim trójkołowcem, musiał uzyskać prawo jazdy kategorii A, czyli wymóg tam 21 lat między innymi i tak dalej. Natomiast w tej chwili będzie to łatwiejsze, więc tych pojazdów może pojawić się więcej znacznie. Przy czym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to no, w porównaniu do motocykla na pewno takiego dwukołowego będzie to bezpieczniejsza jazda, ale nie sądzę, by to w jakiś sposób wpłynęło zdecydowany na poziom bezpieczeństwa na drogach. Teraz troszeczkę zmienimy temat. Chciałbym, żeby pan wytłumaczył naszym widzom, jaka jest różnica pomiędzy strefą ruchu a strefą zamieszkania, bo z tym czasami widzowie mogą mieć kłopot. No myślę, że tak. To zresztą jest zauważalne, też to zauważam. Otóż mówimy też nie tylko o dwóch pojęciach, ale i o dwóch znakach. Znak pierwszy, strefa ruchu, to jest taki znak na D52, czyli obrazowo mówiąc na białym tle samochodzik z napisem strefa ruchu. I to jest jedna strefa, a druga strefa to jest strefa zamieszkania, to jest znak D40. Na niebieskim tle jest tam samochodzik, są tam jacyś poruszający się ludzie. Tak obrazowo przedstawiając. I teraz najistotniejsza różnica polega na tym, że w strefie zamieszkania mogą po jezdni poruszać się piesi również. Czyli najczęściej z tym znakiem mamy do czynienia na osiedlach mieszkaniowych. I tam ta prędkość maksymalna pojazdów to jest 20 km na godzinę. Z większą prędkością nie możemy się tam poruszać. To po pierwsze. Oczywiście zasady inne ruchu obowiązują takie same jak na drogach publicznych. Natomiast strefa ruchu to jest obszar na terenie posesji prywatnych, zakładów pracy, na terenie jakichś parków czy też przy marketach. I o tym chyba głównie należy mówić, bo tu najczęściej dostrzegamy te przypadki niezrozumienia pewnych zasad. Otóż, proszę Państwa, w strefie ruchu powinniśmy pieszo poruszać się po chodnikach. To po pierwsze. Po drugie, w strefie ruchu obowiązują również te same zasady, które obowiązują na drogach publicznych, jeśli chodzi o zasady pierwszeństwa. Czyli zawsze ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. I o tym powinniśmy pamiętać, bo nie zawsze też to jest stosowane i czasami wydaje nam się, że no my tu jedziemy jakąś ważniejszą drogą, więc my mamy pierwszeństwo. Otóż nie. Otóż ten, który nadjeżdża z prawej strony, wyjeżdża z bocznej alejki, ale nie ma tam znaków, więc on ma pierwszeństwo. I to powinniśmy pamiętać. Po drugie, w momencie, kiedy ze strefy ruchu wyjeżdżamy na drogę publiczną, włączamy się zawsze do ruchu, zresztą ze strefy zamieszkania też. I wtedy już bezwzględnie obowiązują nas zasady związane z włączeniem się do ruchu. Jeśli chodzi o na przykład techniczne wykonanie tych obszarów włączania się do ruchu, to w przypadku strefy ruchu, jeśli budowana jest droga publiczna, wykonawca drogi publicznej odpowiedzialny jest za właściwe urządzenie, wybudowanie tego miejsca włączania się do ruchu pojazdów, czyli wjazd ze strefy ruchu jest w gestii jakby zarządcy drogi publicznej i o tym już też należy pamiętać.
No ale generalnie to najważniejszą sprawą jest to, że w strefie ruchu obowiązują wszystkie zasady i w strefie zamieszkania wszystkie zasady, które obowiązują w ruchu na drogach publicznych. To jest ten kluczowy argument i kluczowa zasada, o której powinniśmy pamiętać. Natomiast troszkę inaczej jest w stosunku do pieszych, bo tak jak powiedziałem jeszcze raz, reasumując, w strefie ruchu piesi powinni mieć wyznaczone miejsca do przechodzenia, natomiast w strefie zamieszkania niekoniecznie. No na szczęście widać taki trend, szczególnie przy dużych marketach, gdzie ten strefa ruchu naprawdę jest dobrze oznaczona, zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi, także troszeczkę mniej kłopotu z poruszaniem się po takich parkingach. Na pewno tak, tym niemniej nie możemy zapominać o tych zasadach. Tak jest. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie odnośnie pora roku, jaką mamy, prawda? Czyli szybko zachodzące słońce, o 15 mamy już ciemno. Poruszanie się, szczególnie pieszych, rowerzystów, mimo że jest zimno, wciąż oczywiście jeżdżą. Poruszanie się ich właśnie po drogach publicznych, po zmierzchu. Jak powinni być oznakowani, w co powinni się wyposażyć? No oczywiście to jest dobra pora i dobry czas. Dziękuję za to pytanie, bo nigdy za dużo mówienia o odblaskach. I tutaj chciałbym znowu wrócić do takiego oznaczania siebie, żebyśmy byli widoczni na drogach wszystkich. Bo oczywiście ustawowo obowiązek posiadania elementów odblaskowych obowiązuje na drogach poza miastem, poza obszarem zabudowanym i jeśli nie poruszamy się jakimś przejściem czy drogą wyznaczoną tylko dla pieszych, czy tylko dla rowerów, w przypadku rowerów. Ale tak naprawdę nie zawadzi, jeśli ten element odblaskowy będziemy mieli nawet czasami w mieście, kiedy dość często przekraczamy jezdnię w miejscach, gdzie to oświetlenie nie jest najlepsze, ta widoczność jest słaba i kierowcy często mają problem z dostrzeżeniem nas, jeśli znajdujemy się na przejściu, a nie jesteśmy w żaden sposób oznakowani jakimś elementem odblaskowym. Także dla swojego dobra, dla swojego bezpieczeństwa trzeba o tym pamiętać. Natomiast poruszając się poza obszarem zabudowanym, no musimy mieć ten element odblaskowy. I też, proszę Państwa, chodzi o to, żeby te elementy odblaskowe umieszczać w takich miejscach, by były one widoczne, by kierowca miał szansę nas dostrzec. Bo jeśli my idziemy poza miastem, lewą stroną drogi, to kierowcy nadjeżdżający sprzeciwka czy jadący z tyłu będą nas widzieli wtedy lepiej, jeśli będziemy ten element odblaskowy mieli na prawej nodze czy na prawej ręce, a więc od zewnątrz, od strony jezdni. I tak starajmy się te elementy odblaskowe umieszczać. Zwracajmy uwagę, by nie był on zasłonięty czy szalikiem, czy jakąś czapką, czy plecakiem, który gdzieś będziemy nieśli. On musi być po prostu widoczny. Taki jest sens posiadania tego elementu, bo inaczej to po co to? Także jeszcze raz apeluję o to, byśmy o tych elementach odblaskowych pamiętali, no a w przypadku rowerów najlepiej kamizelki, coraz więcej zresztą i tu myślę, że no, widać już lata mówienia o tym i akcentowania tych potrzeb. Coraz więcej jest świadomych, poruszających się rowerzystów, czasami też i pieszych, nawet w kamizelkach. Jest to bardzo dobre, nie wstydźmy się tego. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. Przypomniało mi się, w połowie roku miała wejść również nowelizacja odnośnie zmian w przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy, okresach przejściowych, ale też wraz z tym miały wejść ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Czy jest jakakolwiek szansa na tą chwilę, aby taki ośrodek powstał? To znaczy, my jesteśmy przygotowani, my mamy dokumentację i teren przygotowany, natomiast przepisy, które miały wejść od czerwca tego roku,
termin ich wejścia został przesunięty i na tę chwilę nie znamy, na ile realne i kiedy jest wprowadzenie tych zmian, tych przepisów. Dlatego też czekamy ze względu na to, że no, musimy mieć pewność, czy te zmiany wejdą i wtedy byśmy przystąpili do budowy tego ośrodka. Dopóki nie ma jednoznacznej decyzji, po prostu nie możemy ryzykować, bo jest to bardzo drogie przedsięwzięcie. Nas nie stać w tej chwili, żeby bez wsparcia kredytem ten ośrodek zbudować, a spłacenie kredytu nie byłoby możliwe według wyliczeń biznesplanu w momencie, gdy nie będzie to zadanie obowiązkowe. Także czekamy z tym, no i zobaczymy, jakie decyzje zostaną podjęte. No i tu wielka szkoda, bo ja prywatnie właśnie chciałbym skorzystać właśnie z takiego profesjonalnego toru właśnie przeszkód, wypróbować swoje siły. No tego najbardziej ja żałuję. No mam nadzieję, że być może nawet jeśli nie wejdą te przepisy, że doczekamy się takiego czasu, kiedy stać nas będzie na to, by taki ośrodek powstał w Suwałkach. Myślę, że on rzeczywiście jest potrzebny, z tym, że no, musi być to już wtedy inna trochę konstrukcja biznesową tego przedsięwzięcia. Na tą chwilę z czysto komercyjnego wykorzystania po prostu by się, nie utrzymał ekonomicznie nieuzasadniona budowa. Dokładnie, na tym to polega, dlatego też nie możemy aż tak bardzo ryzykować. Dziękuję. Mimo szacunku i chęci pomocy nie tylko panu, ale wielu innym, bo naprawdę jest dużo osób zainteresowanych tego typu jazdą, ale no cóż, na razie poczekać musimy. A najbliżej usytuowany od nas taki ośrodek jest? No to jest Lublin, Warszawa albo Gdańsk. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu. A państwa zapraszam jak zwykle po wywiadzie, po rozmowie na część poświęconą filmikom znalezionym w sieci. Zapraszam. Iliuro. Iliuro, Mevlüt abi, dinliyorum. Arkadaşlar, seferde beni inecekti de ben gideyim, vazgeçti biraz. Sonra inecekti, tamam. Tá indo, passou, tá bom, vai embora. Vai, então 10 centímetros, vai embora. Vai embora. Do outro lado, lá na direita, lá onde passa o ônibus. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień. Do zobaczenia.